Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek Simulator American Truck Simulator. Pan Was przepraszam, że w tym odcinku się wydaje dźwięk mikrofonu, ale co ja mogę na to poradzić? Problem też fankowo, no i się nie nagrał. Mam nadzieję, że teraz już mnie słyszycie normalnie, a ten odcinek zostanie zdawany. I że uważam, że wyszedł bardzo dobrze, no chociaż bez mojego komentarza. Dzisiaj jedziemy z Yumy do Denver. Na mapie Wam zaprezentuję trasę, jak już się podobniemy, czy już to może nie. Więc, no cóż, podpinamy się. Dziś jeszcze po drodze musimy się zatrzymać na zatankowanie. Bo no, mało paliwa, nie? Znaczy mało, no połowa baku, nie? Mieliśmy się, musimy zatrzymać, bo w ostatnim odcinku nie tankowaliśmy, bo wiem, że do dzieła. To się jej zrobi po drodze, najważniejsze jest tutaj przed podpięciem. No i cóż, w takim wypadku będziemy rozpoczynać jazdę na Denver. No zobaczmy sobie, co nam pokazuje nasz piękny GPS. No planuje wszystko w porządku. Tutaj też. Bardzo się z nim zgadzam pod względem trasy. No i będzie ona wyglądała. Najprawdopodobniej zostanie ona podzielona na dwa kolejne odcinki. Obie raczej się nie wyrobimy. Wjeżdżamy. Jedziemy dzisiaj ciągnik gąsienicowy 25 stop. O, tak on wygląda. No ładnie. W każdym razie przeraz nam go pokażę. Skręć w lewo. Wyjeżdżamy. I się rozpędzamy na 40 na godzinę. No i akurat czerwone. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Fajnie by szło być na następnym, bo tak postoimy niestety bez zmiany światła. Ale cóż, ja mogę na to poradzić. Cóż, nie ma co się bardziej rozpędzać. Skręć w lewo. Staramy się tak podjechać, żeby... No. I co chcą? Mogli tu przejechać obok, nie? My na spokojnie czekamy na zielone światełko. Wrócimy bieg. O, jest akurat zielony. Ruszyliśmy z niezdzielonego. Żeby nie przemęczać sprzęgła. No już więcej ich tam nie było. A ten co robi? Mądry kierowca zatrzymał się na środku autostrady, żeby mnie przepuścić. Jeszcze do niej nie widziałem, ale do niego wiemy. Za hojność, a teraz jechał na lewy pas, ja nie wyprzedzać próbuję. Po co się zatrzymał i jak już to? Nie wiem. Wiem, że mu się to nie uda.
chociaż wyjdzie mniejszy zestaw ode mnie i ogólnie, ale nie udało się. Dziewięćset siedemdziesiąt osiem mil. Na celu dziwo. Kawałek drogi mamy do przejechania. Klawisz trzeba odpowiedni znaleźć. Zobaczymy, jedną stację paliw już minęliśmy. Tu nie ma stacji. A tu będzie najbliższa stacja. 284 mile. Czekam na jego broni. Damy radę, czy nie damy rady? Zobaczymy. No, teoretycznie jeszcze 858 mil zostało, nie? Powinniśmy dojechać, zobaczymy. Chyba wycieraczki działały, ale nie. No, przestały. Jeden klawisz mi się udusił. Chłopie, co ty tutaj zwalniasz? No już trzeba kolejnego wyprzedzić, czy nie? Ja teraz przyspieszę.
Może jednak trzeba będzie wyprzedać. Jak zdecydowany chłop. No i na tym pomacie nie można normalnie pojechać. Będzie jechał raz trochę szybciej, raz trochę wolniej. I się nie będzie mógł zdecydować. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Się muszę prawej strony trzymać. O. Coś jest nie tak właśnie. Zjedź w prawo. Ale wjechać można, nie? O. Idealnie. Skręć w lewo. Jeszcze na gwiazdówkę by trzeba było robić. A tak to można sobie było to na spokojnie wjechać. Co tu się dzieje znowu? Dzień dobry. O co chodzi? Drodzy Państwo, bo ja bym tu chciał przejechać. O co tu chodzi? On przystanął, ale nie, nic mi nie powiedział. Czy mogę, czy nie, tu jakiś se stoi. No dobrze. Lecimy tak. Zjazd nie był zablokowany. No dobrze. Ale już sobie jedziemy, to jakieś drogi wąskie, wykręty, widzę. To nie taki wąski, ale kręty w każdym razie. Przejadę wolniej, bo dziwne rzeczy by się mogły dziać. Podczas kiedy prowadzę, mikrofon nie zasłania, kierownica nie zasłania, jest źle. Jedź prosto. Zobaczymy sobie jeszcze z kamery wewnętrznej. Jak to wygląda? No ładnie. Jeszcze w miarę po prostej drodze mogę jechać z niej wewnętrznej, ale to zakręta. Nie wyjdzie niestety. Jedź prosto.
American Trash Simulator brakuje cienu prosy z czasów autostradowej. By się tu przydało, że 3 razy sam region, a raz, dwa, trzy i się znowu wyłączę. Ech, to w realu samochodu jest bardzo dobre. No. Bardzo dobre ułatwienie oczyszczenia dla kierowcy. Zostaje. Żeby się nie musiał za bardzo skupiać na tej chwili. Proszę. Coś ciężko z tym paliwem. Co tam z tą stacją? No jeszcze to ciekawo. 89 mil jeszcze. Jedź prosto. Co to 20 ci dziwne się zaczęły robić. Ograniczenie do 65. Odpuścimy gaz i akurat pod górkę sobie zapycham ekonomiczne jazdy. Jedź prosto. Paliwa, którego nam wystarczy na 800 mil, tak właściwie wystarczy na 200. Dobre obliczenia ma ta ciężarówka. Chyba nie na ten silnik. 1000 koni. Lekcie wyboje są na tej drogach i tak czasami trochę skacze. Ciężarówka. Ładnie to wygląda, jak połowa autostrady idzie po jednej stronie przejdzie, a druga po drugiej stronie. Ładny widok, poczekajcie, trzeba zredukować. Nawet te moje 1000 koni sobie nie daje. No 25 ton na haku, nie? Trochę jest. Trochę retendera było. Potrzebnego do wyhamowania. O, i na 55 ograniczenia. Trzymaj się lewej strony. Lewej strony, dobrze. Nie ma problemu. A jeszcze większe ograniczenie, dobrze. O i stacja paliw jest akurat. Się zdało.
siostry. Zakręt trzeba. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Inaczej byśmy się mogli nie wyrobić. To będziemy skręcić w prawo na stację. Zjedzie naprzeciwko. Przygotuj się do skrętu w prawo. Idź się nad damy odrobinę. Skręć w lewo. Dobra, jeszcze 8 godzin czasu pracy kierowcy nie zostało. I tankujemy. Dobrze. Możemy jechać. Trzeba objechać? Nie, możemy tą skrótem. To w lewo. Ja się tu muszę wyrobić jeszcze. Siadą na środki pod nas, już taki długi zestaw to puszczą. Skręć w prawo. Widzę, że trochę czasu tutaj odbyć. Prawo można, ten nie wyjeżdża, więc... My możemy wyjechać. Do prędkości przepisowej. Ale wypadło, zanim tą ciężarówką się tu ruszy. Jedź prosto. No i teraz można na prawy. Przejazdówki trochę. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Trzeba się wyrobić. 40, więc... Można trochę dodać... A w czasu... Dobra, puściłem gaz. Niech się stacza z tej górki. Włączymy ten pomad na aż dwa ograniczenia. Ciśnie i przez tego. A ten oczywiście musi odwolnić. Nie wiadomo na co. Teraz będziemy to się nie tłoczyć. Dziwnie. Niestety wyprzedzić to nie możemy. Ale ja mam normalnie.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Brudzim, on tam brudzi. Tego pas wyszło, że taki manewr wykonać. Zjedź z ronda. No ładnie, jakoś tego tu asfaltu. Że możemy trochę docisnąć. Kolejna ciężarówka przed nami. Super. Przygotuj się do skrętu w prawo. Będziemy w prawo uciekać, więc... Skręć w prawo. Dobrze, dobrze. Zakrętasy na tej drodze. Zakrętasy przemazy, nie? Jak to było u pewnego youtubera. No ja muszę to oczywiście zrobić. Dobra. Wtedy nie mam praw autorskich na to, więc... I redukcja. No nie, znowuż. No nie, tym razem autobus, nie ciężarówka. Chociaż przed nim ciężarówka. No cóż. Dobrze, ale to było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się to będę żegnał, do zobaczenia, na razie, cześć.